Siema! Wczoraj miał miejsce finał turnieju streamerów jedna z tych osób, które widzicie, wygrała 15 tysięcy polskich złotych, no i w dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać to, co działo się właśnie we wczorajszym fi filmie. Pokażę wam trzy partie, które miały miejsce. E, postarałem się wybrać najciekawsze, no i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, tak samo jak te kilkadziesiąt tysięcy osób, które na żywo oglądało e, zmagania tego wydarzenia, które w zasadzie było chyba jednym z największych wydarzeń na polskim Twitchu w ostatnim czasie. E, także zachęcam do oglądania na, to, na początek natomiast jak widzicie Nagrywam z trochę innego miejsca niż zazwyczaj. Uprzedzam pytania: nie jest to żadna zakrystia, jest to po prostu mój dom rodzinny. Zjechałem na święta i jako, że mamy Wielkanoc, chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego. Obyście e, byli totalnymi koksami, obyście spędzili te święta w taki sposób, w jaki lubicie. No i mam nadzieję, że u każdego z Was wszystko jest w porządku. Natomiast my już przechodzimy do partii. Pokażę Wam trzy partie. Cały mecz składał się z partii sześciu, natomiast e, tempo było pierwszych dwóch partii 10 minut kolejnych dwóch partii 5 minut natomiast ostatnie dwie partie miały miejsce tempem buletowym ja pokażę wam dwie partie 10 minutowe a następnie zobaczycie co się stało jeżeli chodzi o zawodników białymi pierwszą partię grał użytkownik Gambit Białostocki czyli graf Człowiek, który, jakby miał prawdopodobnie wystarczająco dużo czasu i chęci, to potrafiłby się całych szachów nauczyć na pamięć. Mega szanuję jego podejście i bardzo szanuję to, że jest strasznym ogarem. Polecam wam, pewnie większość z was wiecie, kim jest Kraft, ale jak nie, możecie ogarnąć sobie jego kanał na YouTubie, bo jest totalnym, totalnym koksem. Natomiast Slayprox. Jeden z największych faworytów turnieju od początku. Zawodnik, który zrobił niesamowity progres. Ponad 1600 rankingów bił w kilka miesięcy, a ponadto bardzo dobrze rozumie szachy. Nie wiem, według mnie to jest osoba, która jakby poszła w szachy i się na nich skupiała bardzo długo, to spokojnie wbiłby co najmniej mój poziom. Także był to bardzo fajny pojedynek i też zobaczycie, jak. Bardzo mocno presja i taka, taki stresik, ponieważ zawodnicy grają o kaskę, ale też ogląda ich kilkadziesiąt tysięcy osób na żywo. Zobaczycie, jak to potrafi wpływać na grę. W pierwszej partii Graf grał kolorem białym i zdecydował się zagrać ruch skoczek F3. Nastąpiło E6, C4... I tutaj nagle Slayprox zagrał coś, czego nie grał, i tutaj wielki szacun dla jego trenerki, dla Oli Tarnowskiej, która przygotowała mu, że będzie grać po prostu F5. Jest to oczywiście obrona holenderska, nie jest ona w pełni takim poprawnym debiutem, raczej na najwyższym poziomie się tego nie gra, ale wiecie, to jest elo niskie, powiedzmy, więc można grać cokolwiek. Więc nastąpiło G3, B6, goniec G2, goniec B7, Roszada, Skoczek F6. No i jak widzicie, debiucik rządzi się swoimi prawami, nic. Złego tutaj się nie dzieje. Nastąpiło A3. Białe chciały zagrać B4, więc czarne to zastopowały. Goniec D2, D6. No i tutaj bardzo ciekawa decyzja ze strony grafa. Ponieważ w tej pozycji najlepiej byłoby, gdyby zagrał po prostu D4. Nie? To, jest takie, to jest taki ruch, który zawodnik mojego poziomu gra i nawet o tym nie myśli. Po prostu opanowujemy centrum. Być może, jeżeli będziemy chcieli, zagramy kiedyś D5 i wtedy struktura pionkowa będzie na naszą korzyść. Natomiast tutaj graf zagrał ruch B4. Ale po biciu, biciu, czarne mogą zbić tego pionka. I mają pionka więcej. Oczywiście jest rekompensata, ponieważ tutaj Hetman będzie bardzo ładnie strzelał. Ale jak to się mówi, pion jest pion. Eee, ale tutaj nastąpiło wieża A1, wieża A1 i znowu. Brak bicia, tylko skoczek E5. I skoczek E5 jest. Złym ruchem. Jest złym ruchem z dwóch powodów. Po pierwsze, możemy zagrać tak i atakujemy, wieża jest bardzo agresywna. Po drugie, ruch skoczek D4 też jest kłopotliwy, ponieważ z pionkiem na E6 w obronie holenderskiej bardzo często są kłopoty. Eee, także tak, by, tak mogło być. Natomiast białe tradycyjnie sprawiły, zrobiły to, co wielu z Was robi, a ma, mianowicie widzę, bije. Nastąpiło skoczek, e5, łubu-dubu, łubu-dubu, łubu dubu Nadal ta pozycja dla białego jest dobra, ale to już nie jest takie, wiecie, hop-siup. Skoczek poszedł losowo zupełnie na bandę. Goniec d6, c5, bicie, bicie. Goniec musiał wrócić, wieża b1. No i teraz dość duży strategiczny błąd ze strony grającego czarnymi, ponieważ zagrał tutaj ruch c6. I pewnie wielu z Was sobie myśli, aha, ale gdzie błąd? No okazuje się, że to jest bardzo duży błąd, ponieważ tu będzie bardzo duża dziura. I będzie tutaj można wejść, czy to wieżą, czy to skoczkiem długofalowo. I ten pionek będzie po prostu słaby. Nastąpiła jednak Hetman C4, Hetman D5 bicie bicie. No i wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że spoko równa pozycja jest po równo pionków. Czarne mają takie same figury, jak białe. Biały skoczek jest na bandzie, więc wydawać by się mogło, że wszystko jest ok. Ale. Wieża jest znacznie bardziej aktywna koloru białego. Nastąpiło tutaj wieża B7, król podszedł, ale tutaj wieża C7. No i okazuje się, że wszyscy możemy wstać i zrobić tak dla pionka na C6, ponieważ nie da się go obronić. Po prostu nie mam fizycznej możliwości, żeby go obronić. Także nastąpiło wieża D8, łubu E4, D4, skoczek G4, zupełnie losowy ruch. H3, pyk, pyk. No i pozycja jest totalnie dla białego wygrana. W tej pozycji. Najważniejsze, i tutaj rada dla Was, bo też staram się, żeby te filmy były dla Was jakąś tam nauczką. Wiadomo, cieszymy się, że jeden wygrał, smucimy się, że drugi przegrał, ale żebyście wiedzieli, co robić w takich pozycjach. Chcemy. Uaktywnić naszą ostatnią figurę. Zagrać goniec f4. To jest po prostu taki ruch, który chcemy zagrać. Przeźmień nam go przegoni. No spoko, ustawimy sobie gońca na e5, może na c7. Po prostu chcemy, aby nasza ostatnia figura weszła do gry. Nie chcemy jednak robić tego, co zrobił tutaj Graf grający białymi. On zagrał wieża c8. I teraz po biciu, biciu ten skoczek jest taki trochę mech. Jak, sobie, jak się zastanowicie, to ta wieża tutaj robi bardzo dużo, a ta wieża dosłownie ma jeden ruch legalny, nie? który nie podstawia. Więc po co ją wymieniać? Nie było sensu. Oczywiście rozumiem, mamy przewagę, chcemy wymieniać, ale tutaj nie było to najdokładniejsze. Nastąpiła E3, G5, goniec poszedł na B4. Tutaj było też trochę takich ruchów, które nie były idealne. No i to, co teraz białe powinny zrobić to ustawić tego końca tutaj i może zapchać tego pionka, może tego skoczka gdzieś przerzucić. Wiecie, jest multum możliwości. Natomiast to, czego na pewno białe nie powinny robić, to zagrać skoczek D6, ponieważ po tej wymianie, po tej wymianie ten pionek jest długofalowo stracony. To, co trzeba zrobić, to podejść królem, zrobić fikołka, to znaczy ustawić króla tutaj, zrobić fikołka, zbić tego pionka. Totalny, totalny remis. Tu jeszcze nastąpiła F3, ok? Królewicz podszedł. I teraz czarne zdecydowały się zagrać goniec g7 i w następnym ruchu zagrały goniec f8. No i wydaje się, że białe tutaj tracą tego pionka. Pozycja kończy się remisem, czy tak? Otóż nie. Goniec f8 było dużym, dużym błędem. Nie można tak grać, trzeba widzieć taktyczne możliwości. Trzeba było zagrać król d7, gońca ustawić tutaj i atakować, ewentualnie zrobić to jeszcze wcześniej. Natomiast teraz Zagranie goniec f8 było grubym błędem, ponieważ białe mogą zagrać d7 i zagrały d7. Podwójne uderzenie grozimy dojściem pionkiem, grozimy stratą hetmana, e, stratą gońca. Jedyny ruch, goniec f7. No i teraz, jedyne co białe musi zrobić, to policzyć i obrać dobry kurs na tę rozgrywkę. Czy lepiej jest to zbić, czy lepiej jest podejść królem? Okazuje się, że wystarczy zbić i ta pozycja jest wygrana. Podchodzimy tu, tu, tu. Tu, no i tu możemy zagrać król e6, i po prostu, nawet jak przeciwnik będzie starał się nam oddać te tempa, my zawsze mamy tego te dwa pola, i ten król zbija tego pionka. Wygrana. Natomiast Graf zdecydował się w inny sposób podejść, król h5. I tutaj przez chwilę nawet zastanawiałem się, czy ta pozycja nie będzie jakoś wygrana dla koloru czarnego, ponieważ tutaj można zagrać goniec f6, potem to zbić. I potem próbować robić jakieś przełomy. Ewentualnie, wiecie, po czymś takim zawsze możemy myśleć o tym, że tutaj, tutaj i będziemy grać goniec. H4. To mogła być realnie wygrana pozycja dla koloru czarnego. Natomiast czarny, natomiast czarny zbił. Nastąpiło bicie, bicie, i pozycja białego jest wygrana. Ale trzeba podjąć dobrą decyzję: czy idziemy po tego pionka, czy idziemy ku centrum. Okazuje się, że wygrywa pójście królem na G5. I teraz jak przeciwnik to pobroni, gramy H4. I przeciwnik jest w cuk Bo musi król odejść, bije, podchodzimy tutaj i zawsze będziemy go odpychać. Natomiast Graf miał inny plan na tę rozgrywkę. Król H6. Bijemy tego pionka, pchamy swojego pionka i wygrywamy. Prawda? Oczywiście, że nie. Okazuje się, że nie. Tutaj, nawet jakby nastąpiło król H7, gramy tutaj, podchodzimy, ale przeciwnik będzie szybszy. I z końcówki, która była totalnie wygrana dla Grafa, powstała pozycja, w której stracił on swoje pionki. No, i Slayprox zamatował na spokojnie Królem i Hetmanem 1-0 dla Slayproxa pomimo ogromnej przewagi przez całą partię Grafa. To zapowiadało wielkie emocje. Ale przechodzimy dalej i na wszystkie partie będziemy patrzeć od strony koloru białego, niezależnie od wyniku. No i tutaj mamy sytuację, gdzie jest 1-0. Oczywiście po tej partii mecz się nie kończy, ale takie 2-0 mogłoby być bardzo dużym problemem dla grafa. Nastąpiło F4. Białe grają F4, a czarne odpowiadają ruchem F5. Coś, czego ja nie widziałem nigdy w życiu. Eee, kilkukrotnie było to grane na, na najwyższym poziomie, ale po prostu tak się nie gra. Skoczek F3. No i tutaj, jeśli chodzi o debiut, zawodnicy, Grali bardzo podobnie, generalnie było widać, że Slayprox ze swoją trenerką przygotowali jedno ustawienie zarówno na białe, jak i na czarne. No i potem wiecie, kwestia jest tego typu, że gramy na grę E4, E5. I nagle tutaj ogólnie dodam, że po E4 trzeba to po prostu zbić. Nie możemy pozwolić białemu na to, żeby on miał silne centrum, ponieważ po ruchu E5 tutaj goniec D2 bicie, bicie ta pozycja. Pomimo tego, że. to czekajcie, po, pokażę wam tę pozycję. Ta pozycja, pomimo tego, że mamy równowagę materialną, pomimo tego, że może ktoś polemizować, że ten pionek jest silny, jak zagramy E6, że ten skoczek jest silny, ta pozycja to jest coś, co nazywamy profesjonalnie na najwyższym poziomie kiblem. To jest po prostu kibet dla koloru czarnego. Ten goniec jest totalnym trupem, ten skoczek zostanie przegoniony, te figury i pionki będą słabe. Tragedia! Wieża B8. Komputer mówi plus 3 dla białego. Pomimo równowagi materialnej, ponieważ po ruchu B3 skoczek gdzieś musi odchodzić, plus 4, hetman D2, i to jest taka pozycja, w której należy. Cały czas poprawiać figury. To co ja bym robił? Może skoczek pójdzie na D4. Będzie już tutaj atakował tego pionka. Może przerzucę jakoś tego gońca. Może mój goniec pójdzie na A3. Zauważcie, że po ruchu goniec D7, goniec A3, goniec D6 zdobywa jakość. Jeśli dobrze kojarzę, tutaj tak samo. Goniec B4, goniec D6. Zdobywamy jakość. Mamy bardzo duże szanse na zwycięstwo. Ale to nie jest prosty ruch. Tutaj ewidentnie Slayprox chciał po prostu poprawiać figury. Wieża C1, skoczek D4, goniec. F8. Pozycja jest plus 2. Białe mają bardzo dużą przewagę i w sytuacji, w której według komputera najlepszym ruchem jest król H1, Sleiprox zdecydował się zaatakować. Zawodnik 1650. W tej pozycji zagrał ruch skoczek B5 i podstawił figurę. <grym> tak to jest. Nerwy, stres, emocje. Wszystko to sprawiło, że te dwa neurony, które zadziałały w mózgu, powiedziały mu skoczek B5, a on ich posłuchał. Skoczek B5, goniec B5, A4, no i wydawało się, no że tutaj... Czarne, no wiecie, jest minus 7. Nagle ta pozycja kiedyś się otworzy, te figury wejdą do gry, no i figura więcej, to jest bardzo, bardzo dużo. Wieża T1, gonic poszedł na C5, król H1. No i w tej pozycji grający czarnymi zdecydował, że jego najsłabszą figurą jest, jest skoczek C8, dlatego zagrał ruch skoczek A7, po czym po B4 podstawił figurę i nagle ta pozycja staje się prawie równa. Nie jest ona całkowicie równa, ponieważ czarne mogą zagrać B6. I po biciu, biciu te dwa pionki są silne, wieża się otwiera. Ale B6 to jest taki ruch, którego ja nie widziałem, nie? Ja patrząc na to, nie, nie pomyślałbym o ruchu B5. B6. E, więc tutaj <coughs> Graf zdecydował się to zbić, ale teraz ta pozycja jest praktycznie równa. W sensie jest, ok, pionek więcej, nie? Ale to nie jest takie hop -siup. Ten goniec na razie jest trupem. Wieża D7. Tylko, że to, co czarne muszą robić, to blokować te pozycje. Goniec D4. Wchodzimy tutaj do różnych dziurek. Po A6 w ogóle ten goniec wejdzie tutaj bardzo dużo kłopotu. Jednakże Slayprox poddymiał. I zdecydował się zagrać ruch C4, co poprawia najlepszą figurę, najgorszą figurę koloru czarnego, ponieważ po biciu ten goniec się otwiera. No i nagle okazuje się, że no, chyba będzie remis w sensie w meczu będzie 1-1. Ta pozycja dla czarnego jest bardzo dobra. Po biciu wystarczy zbić Hetmanem, potem zbić tu. Mamy dwa pionki więcej. Jeżeli powstałaby taka pozycja, no to zauważcie, jak ten skoczek dominuje tego gońca. Ten goniec to jest. nie wiem co. Nie wiem, ale ten skoczek jest totalnym szefem. E, natomiast tu nastąpiło bicie skoczkiem. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Musiałbym grafa spytać. Nie spytałem. Hetman bije C4 i pozycja jest równa. Czarne muszą znaleźć najlepszy ruch w pozycji. Królew 7. Czy znajdą? Znalazły. A6. I tutaj należy bić, bić i zagrać ruch B6 lub B5. Natomiast to, co zagrał czarny, to B6. I okazuje się, że białe. Wygrywają figurę. Wygrywają figurę na polu C6. Trzeba zbić tutaj, tutaj i tutaj. Ale znowu presja czasu. Pewność siebie być może w tym momencie zdała, no, zdała się zepsuć mecz Slayproxowi. Ponieważ okazuje się, że zdecydował się zbić tutaj i po ruchu wieża D1 podstawił Hetmana. No i tutaj. Już szału nie było. Możecie tylko się lekko podśmiechiwać z tego, jak zawodnik poziomu Graf, czyli 1400-1500, realizuje przewagę Hetmana, ponieważ na oczach dziesiątek tysięcy osób nie było to aż takie proste. Natomiast koniec końców udało się, dwa Hetmany zamatowały i w meczu był remis 1-1. Jako, że ten filmik już troszeczkę trwa, to w skrócie opowiem wam, co działo się w dwóch kolejnych partiach. Były to partie tempem 5 plus 0 i skończyły się remisem w sensie jeden wygrał potem drugi wygrał 2-2 przechodząc do finału buletów dwa pojedyncze bulety miały zadecydować o tym kto zostanie mistrzem streamerów i kto zgarnie 15 tysięcy złotych nie pokażę wam obu pokażę wam jeden z nich i drugi zakończył się tym samym wynikiem to znaczy użytkownik który wygr wygrał tego buleta wygrał także drugiego no i tak zakończył się mecz. Kto go wygrał, zobaczcie. Bia, Białymi gra graf. Skoczek F3, E6, C4, F5, lecimy dokładnie w to samo. E3, tutaj, D4, B6, wyprowadzanie figur i zobaczcie, co się stało. Tutaj bardzo fajne ustawianie, jeżeli chodzi o bulety. Nie wiem, z kim działał yy, graf. Z kim, jakim takim trenerem czy kimś, nie wiem jak to wyglądało z jego perspektywy. Natomiast to jest bardzo fajne ustawienie na bulety, ponieważ stoimy sobie na luzaku. Goniec B2 i to czarny musi uważać, jakie ruchy wykonywać. Na dobrą sprawę tutaj czarne mają tylko jeden ruch, który jest ok i to jest skoczek E4. Nie jest to prosty ruch do znalezienia, dlatego Slayprog zagrał ruch E5 i w tej pozycji jest plus 5. Dla koloru białego, ponieważ możemy zbić, zbić i zbić tutaj na F5. I ten pionek jest fatalny. Natomiast białe zbiły na E5, nadal jest bardzo duża przewaga. Nastąpiło Hetman D6 i jeżeli teraz białe znajdą skoczek B5, to prawdopodobnie wygrają partię. Skoczek B5 jest plus 7. Skoczek B5 nastąpiło. Graf miał w tym momencie przewagę zarówno na zegarze, jak i pozycyjną. Dlaczego jest plus 7? Ponieważ okazuje się, że jedyne aktywne pole, na które ten Hetman może iść, kończy się ruchem goniec D4 i Hetman jest złapany. Ale to nie zostało zauważone. Hetman D2. Goniec poszedł na d6, nadal goniec d4 wygrywa partię, ale białe się wycofały, no i teraz okazuje się, że wcale nie jest to takie proste. Nadal jest bardzo duża przewaga, ale nie jest to takie hop siup. Skoczek bd7, można to po prostu zbić, nastąpiło bicie, bicie, no i teraz trzeba zbić tego pionka. Graf musi tego pionka zbić, musi zdobyć dwa pionki przewagi, wymienić hetmany i wygrać partię, ale on tego nie robi. On z jakiegoś powodu, nie rozumiem z jakiego, ale to był bulet. Zastosował prawdopodobnie znaną maksymę, widzę, bije. Oddał swoją najlepszą figurę. Przeciwnik wybił tutaj, 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 i nagle król grafa jest zepsuty. Czy w takim razie czarne na spokojnie to wygrają? Dadzą jakiegoś szacha? No, na razie wieża FD1. Miejsce dla króla. Wieża H6. F4. Jest to wszystko bronione. Nastąpił szach. Tutaj Hetman G4. Wydaje się, że czarne tutaj matują przeciwnika, ale jak zapytacie się silnika, jaki, jaka jest ocena, okazuje się, że jest plus 5 dla białego, ponieważ możemy tutaj zagrać goniec F5. I jeśli Hetman szbije, bijemy tutaj, mamy kilka pionków więcej. Hetman nie może nam nic zrobić, ale graf tego nie zobaczył. Graf w tym momencie zagrał ruch Hetman C3. Po ruchu wieża H2 nastąpiło goniec E2. Wieża H1 i Slayprox wygrał tę partię. Potem nastąpiło coś bardzo dziwnego, ponieważ Graf rozpoczął kolejnego buleta. Był święcie przekonany, że gra ze Slayproxem, ale grał z niejakim nie wiem, oskarkiem i wygrał. Ale to był błąd. To był błąd czy Skobu, czy też błąd Grafa. No i potem w partii rewanżowej ze Slayproxem, Graf pomimo totalnej zadymy przegrał. Slayprox wygrał 4-2, Slayprox wygrał turniej i Slayprox wygrał 15 tysięcy polskich złotych. Graf wygrał 10 tysięcy, także wielkie gratulacje. Trzecie miejsce zajął Bodzio, którego możecie kojarzyć, jeżeli znacie twórczość Pateca, ewentualnie Bodzia samego. A czwarte miejsce zna znają. Znany polski raper, czyli Patiro. Także gratulacje dla wszystkich. Natomiast yy, powiem Wam takie małe przemyślenie z mojej strony, że takich emocji nie dostarczył mi bardzo dawno turniej. Dosłownie w momencie, w którym to nagrywam, jakieś spocuchy grają w Astanie mecz o Mistrzostwo Świata. Oczywiście trochę żartuję, natomiast tak to wygląda. Emocje były nie, niesamowite i jestem przekonany, możecie, jak dotrwaliście do tego momentu, możecie sprawdzić komentarze, ale jestem prawie przekonany, że znajdzie się jakiś komentarz, który powie, że po co ja pokazuję pojedynki streamerów, jak to oni nie umieją grać, z rankingi tysiąc i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, bawcie się szachami. Bartek Rudecki pokazał, że można bawić się szachami. Świetny event, świetne wydarzenie. Cieszę się, że mogłem w takim malutkim stopniu być jego częścią. No i cóż. Pokazuje to, że chcecie oglądać szachy, jeżeli szachy pokazywane są ciekawie. Także wielkie dzięki, Bartek. Jesteś koksem. Gratulacje dla wszystkich osób, które przyczyniły się do stworzenia. Gratulacje do użytku, dla użytkowników i mam nadzieję, że wy, drodzy widzowie, bawiliście się świetnie. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że te polowe warunki nie zakłóciły mojego przekazu. Ciumaski dla Was. Mam nadzieję, że święta spędzicie jak najlepiej. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.